Ta sytuacja jest politycznie straszna. Wybory to nie są, to nie jest farsa, tylko to jest po prostu jakieś, nie wiem, zamach stanu, zawłaszczenie, kłamstwo. Znaczy, jak gdyby, mam wrażenie, że nie można tego zmiękczać. A oczywiście tego wglądu w cały ten teatr absurdu mam. To znaczy, wydaje mi się, że chodzi o to, żeby stworzyć chaos, żeby wywołać w ludziach zmęczenie i doprowadzić do takiego znieczulenia, kiedy już się nie chce dalej denerwować. I wtedy jakby trochę się robi, mam wrażenie, wszystko jedno. Ale oczywiście trudno... Wie pan, ale mam wrażenie, przepraszam, nawiązując do tego, co pan powiedział, to mam wrażenie, że polski reżyser czy naczelny reżyser czy dramaturg chyba osiągnął swój efekt, bo skoro mamy taką sytuację, że po 30 latach jakby nigdy nic, wyznaczony termin wyborów prezydenckich przestaje obowiązywać, nagle tych wyborów nie ma i nic się nie dzieje. A ja wczoraj przeglądam, wie pan, portale internetowe i materiał o tym, że na jednym z największych polskich portali o tym, że nie ma dzisiaj wyborów, sąsiaduje z materiałem o tym, jak mają wyglądać w czasie po pandemii zakłady fryzjerskie, to pomyślałem sobie, że my już chyba zupełnie oszaleliśmy. Na to, co istotne, już w ogóle nie zwracamy uwagi. Więc że tak powiem, pan naczelny reżyser czy dramaturg zafundował nam jakiś wielki pawulon, ogromną porcję dla całego narodu i chyba się powiodło w dużym stopniu. No niestety właśnie na to wygląda, no bo faktycznie to wszystko, co się dzieje, jest niewyobrażalne. Najgorsze jest jakby w tym to, że to są potworne, znaczy, ponieważ to się dzieje, w związku z tym taka forma uprawiania polityki i w ogóle życia, jakichś zasad, będzie jakoś, no, zmaterializuje się i to będzie punkt odniesienia dla wielu, zwłaszcza młodych ludzi na przyszłość, ale nie tylko, no, bardzo łatwo się zdemoralizować w takiej sytuacji. No i w związku z tym, ale są takie działania, myślę, też porządkujące, czyli to, co ukazało się autorstwa Mateusza Damińskiego, czyli ten jego taki, nazwijmy to... Te wiersze, właśnie, tak? Te wiersze, to znaczy ten wiersz jest takim momentem, mam wrażenie, gdzie on przeprowadził tak sumiennie przegląd różnego rodzaju sfer życia, które zostały w tym czasie ostatnim dotknięte, zmiażdżone, nie wiem, wyśmiane, oszukane i tak dalej. I myślę, że to jest w ogóle dla prowadzenia kampanii wyborczej bardzo dobrze, warto przeczytać ten wiersz sobie, choćby dlatego, że są to bardzo jasne sformułowania, precyzyjne. No i myślę, że, to znaczy, mam nadzieję, że ten odruch właśnie jakby likwidowania tego chaosu, pomimo że on staje się większy, ale być może przez to, że będzie tak wielki, to wreszcie uzmysłowi wielu, czy jakby takich otrząśnie, że jednak jesteśmy poddani potwornej manipulacji, bestialstwu i czemuś, co dla mnie jest charakterystyczne, że ta strona jakby nie ma kompletnie obciachu. Nie ma obciachu, że jestem prezesem NIK-u, ale tutaj mam jakieś zarzuty.